No, klimat taki. Jak testować, to testować. Co tam? Siema. Tak to u nas jest. Widz nawet mnie poznał. Zobaczył samochód. Ale jaja. O, tam jest walka dopiero. O, Chryste, panie. Co się tu dzisiaj będzie działo? Tak jak widzicie, tu pod spodem jest wszędzie lód. Beta. E63 moja. 3 lustrzanka. Zda egzamin na YouTube. Dookoła wszędzie pełno śniegu. Bejca. Dobra, trzeba odpalić może ją. Niech się trochę zagrzeje. Ło! Nic nie widać. O, mikrofon można wystawić. Może nagramy, jak gada. Aż światło przygasa. Ciekawy jestem, czy wyjadę. Tu sobie tak gazuję. Zobaczymy. Jeszcze mam gdzieś uchwyt do tego mikrofonu, pasujący do kamery. Pobawić trochę się trzeba z tym aparatem i może faktycznie się go wykorzysta. Super, cieszę się bardzo. Dobra, teraz chwila prawdy. Zobaczymy, czy się przyda mi jazda w terenie. Żeby z lodu tu wyjechać. Dobra. Będzie ciężko, to już wam mówię od razu. Będzie ciężko. Ja to wiem. I to jeszcze na automacie. To jest naprawdę słabo. Dobra, trzymajcie kciuki za mnie. Lecę. Go! Jedną ręką, bo jedną muszę kamerę trzymać. Gaz do dechy. Ja ci, ale lipa. Wiem. Nie wyjadę. O. Trzeba będzie poczekać do wiosny na jazdę beto. O, ile tam mam? No jeszcze trochę mam. Dobra, trzeba jeszcze cofnąć, ile się da. O, może zmienimy jeszcze na sport. Może będzie lepiej. Trzy, cztery i go. Gaz do dechy. Holender.
Nic to nie pomogło. Nie wiem, dobra, w inne miejsce muszę wjechać. Cały czas jest pod górkę. Kurwa. Tam muszę wjechać, pod samą bramę. Wiedziałem, że tak będzie. Tu to nie ma szans w ogóle. I może się napędzić po prostu byta. Nie, nie, to jest lipa totalnie. Chyba kłada trzeba będzie wziąć. Nie ma szans, żebym tu wyjechał. Ja się nie napędzę. Dobra, cofnę. Trzeba będzie z zakrętu tam wyjechać. Tu się dobrze napędzić. Może tyłem. Może tyłem. Dobra, tu jeszcze trzeba cofnąć. I tu po prostu ostro. Ostro w zakręt. O. Żeby prędkość tylko była. Prędkość. Już prawie tą prędkość mam. Tylko żeby teraz impetu nie stracić. Dobra, bokiem obróciło. Złapię, złapię gdzieś, złapię. Nie złapało. Ja! Ale czad. Się załatwiłem teraz po prostu tragicznie. Tragedia. Nie, trzeba będzie go zostawić. Bo co zrobię? Tu mam ostatnią szansę. To jest ostatnia szansa moja. Chyba, że powietrze z kół spuszcza. Dobra, na sporta. I lecimy. Wszystkie systemy się zapalają. Może bokiem jakoś złapię. Bokiem, bokiem tu, bokiem. Bokiem, łap go bokiem, łap go bokiem. Łap go bokiem, łap go bokiem. Bokiem lecimy, bokiem, bokiem. Łapiemy przyczepności na kostce trochę, trochę na ziemi. Już prawie mamy. Stoimy. Kurwa. Czuję, jak już wszystko tu śmierdzi. Dobra, jeszcze cofniemy tam pod samą bramę. Mam nadzieję, że stamtąd wyjadę. Tu muszę łapać pobocze, po prostu ostro. Dobra. Kurde, karty mi zabraknie. Nie, bez automatu. Raz mi się udało tu wjechać. Wyjechać znaczy. Dobra, pobocze muszę złapać.
bolid nie złapie pobocza. Chyba, że jeszcze tą prawą stronę spróbuję. Zlipnie. Tu jedynie mogę polecieć na lampę, nie? Ale jednak był na automacie lepiej. Porażka po prostu. Muszę auto zostawić. Dobra, jeszcze coś zobaczę. Tu podjadę, z ziemi się napędzę. Spod tego słupka. Musi coś być, jakaś alternatywa. Ole lipa. Dobra, jadę centralnie na słupek. Prawie, że jestem. Dobra. Czy macie kciuki, czy się śmiejecie ze mnie? To jest naprawdę ciężko tu podjechać. Tu było lepiej, lepiej, dobra. Mam pęd, mam pęd, mam pęd. To już prawie było, nie ma co. Chyba taryfę trzeba będzie wziąć. Kurwa. Gdzie ty jedziesz? Co ty robisz? Nie no, ten samochód robi sobie ze mną co chce, po prostu. Nie wiem, teraz to już nie wiem. Nie wiem. Bokiem stanę tu. Wjechałem w dziurę jakąś. A, cholera. Gdzieś jadę, ale gdzie? Nie wiem. Dobra, podjadę do tego słupka jeszcze raz. To już chyba będzie moja ostatnia próba. Nie ma co. Dobra. Bez tego sportu. Trzy, cztery. Lecę. Lecę. Leć ja raz, leć. Lecę! Udało się, ale już tu jutro nie wjeżdżam! Nie wjeżdżam! Nie wjeżdżam! Nie wjeżdżam! Nie! Koniec! Olać to! O wieny! Szkoda, że nie było słychać, szkoda, że okna nie otworzyłem. Ale mieliło. Dobra. No, kto wierzył we mnie, no to dzięki. A kto nie wierzył, też dzięki. Na rachę, trzymajcie się, no taka przygoda. Szkoda, że nikt z zewnątrz tego nie nagrał. Uwierzcie mi, tam jest sam lód po prostu i to gruba warstwa. To nie to, że koło rozpuści. No, chcieliśmy zimę, no to proszę bardzo. Zima jest.
No automatem naprawdę słabo, słabo. Ale, ale udało się. Oj, tu też jest sam lód. O, sam lód. Dobra. Trzeba się zbierać stąd. Jazda po lodzie, to pokochacie. Potem się spotkacie na megawacie. Dobra. No, droga hamowania bardzo długa. Nawet przy 3 na godzinę z metr potrzeba, żeby się zatrzymać. O, tam jest walka dopiero. Napędowiec przedni, cofnij, też się tam nie się pocofają. Jazda, bokiem. O, stary kładowiec, nie skręcaj kół. Oj. Awaria, będą wypychać. Patrzcie, solidarni kierowcy. Też bym wysiadł, ale sobie tyle ludzi tam poradzi. O, już jadą. To jest solidarność. Dobrze. Lux, torpeda. O, i pani wysiadła i pomogła. Pięknie. Teraz następny pacjent. No tak jest. Trzeba sobie pomagać. Ale też bym wysiadł, spokojnie. Wysiadł. No ale tam dosyć dużo ludzi było, także... Także nie myślcie sobie, żebym nie wysiadł. No, najlepiej to poprzebiegajcie przez pasy. To się akurat ktoś zatrzyma. Także piękna postawa, naprawdę. Ja dzisiaj też pomagałem wyjechać koledze. 5 razy próbował Seatem. Nie wychodziło, mówiłem mu, dwuja i jazda. I cofnij się jak najmocniej, tak jak ja się cofałem. No ale próbował, nie dało rady, tam się opony aż paliły. Ja wycofałem, dwuja, być może że dwój nie zapiął. I ostro, rura poszło. Że bardzo był zadowolony, że mu pomogłem. Dobra, nara, mam nadzieję, że już teraz dojadę. Spoko loko, hejos. Nara, hejos. Jestem ciekaw, co ten aparat nagrał. Trzymajcie się, piona.